Katarzyna Dąbrowska i Jarosław Tumidajski poznali się w pracy. Poczułam, że to ten mężczyzna. Ona jest wszechstronną aktorką serialową i teatralną, on – wziętym reżyserem. Katarzyna Dąbrowska i Jarosław Tumidajski poznali się w pracy. Jednak to, co ich trwale połączyło, to nie tylko pasja do aktorstwa. Historia ich miłości jest niezwykle inspirująca. Poznali się kilka lat temu w warszawskim Teatrze Współczesnym. Ona należała do stałej obsady tej instytucji, on zaś przybył, by gościnnie wyreżyserować tam swój spektakl. W wywiadach opowiedzieli, jak miłość dopadła ich zupełnie niespodziewanie. Katarzyna Dąbrowska i Jarosław Tumidajski, strzała amora dopadła ich w bistro. Ciągle się gdzieś mijaliśmy, na korytarzu, na parkingu. Raz, gdy siedziałam z książką przed salą prób, podszedł do mnie. Zaproponował spotkanie, poprosił o numer telefonu. I tak zaczęliśmy chodzić na wspólne kawy i obiady, opowiadała Dąbrowska w magazynie Pani o początkach ich znajomości. Pamiętam moment, gdy w bistro jedliśmy lunch, rozmawialiśmy, a mnie nagle dopadła myśl, że to jest to. Poczułam, że to ten mężczyzna. Na życie. Kompletnie mnie ta refleksja zaskoczyła. Chyba nawet się zaczerwieniłam. Nic nie powiedziałam. Wkrótce okazało się, że on też myśli o mnie poważnie. Zostaliśmy parą, wyznała w tej samej rozmowie. Reżyser oświadczył się ukochanej podczas wspólnej podróży po Azji. Do zaręczyn doszło w malowniczej Malezji, pośród wiecznie zielonych pól herbacianych. To tam uklęknąłem przed Kasią i zapytałem, czy zostanie moją żoną. Usłyszałem, tak opowiadał Tumidajski w Pani. Katarzyna Dąbrowska i Jarosław Tumidajski, ślub i codzienne szczęście. Ślub wzięli 20 czerwca 2020 roku. Uroczystość odbyła się bez wielkiej wety i uwagi kamer, także ze względu na trwającą pandemię. Jednak zdjęcia z wesela i zaślubin, jakie aktorka opublikowała na Instagramie, pokazują, że atmosfera była prawdziwie bajkowa. Ceremonia miała miejsce na Mazurach, pośród sielskich krajobrazów. Okolice te są szczególnie ważne dla aktorki, która wielokrotnie podkreślała, że to tam ładuje baterie i prawdziwie odpoczywa. Z okazji pierwszej rocznicy tego wydarzenia na Instagramie Dąbrowskiej pojawił się wpis, w którym napisała: rok temu zostałam żoną tego wspaniałego faceta i z każdym dniem kocham go jeszcze mocniej. Katarzyna Dąbrowska o mężu: zakochałam się w jego mózgu. Zakochałam się w jego mózgu, tak lubię to nazywać. Oczywiście, Jarek jest bardzo przystojnym mężczyzną i bardzo mi się podoba, ale pochłonął mnie jego sposób myślenia o świecie i teatrze, wyznała Dąbrowska w cytowanym wcześniej wywiadzie. Bardzo szybko zrozumiałem, że Kasia to kobieta, z którą chcę być. I że chcę, aby uczucie, które nas połączyło, trwało zawsze. Jeżeli spotykasz osobę, z którą planujesz spędzić życie, kwestia uświęcenia związku staje się sprawą naturalną, to z kolei słowa Tumidajskiego, cytowane przez Vivę.